Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, straszna rzecz się dzieje w Ameryce. Komuniści przejmują bezpartyjną policję. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to znaczy, że przejmują bezpartyjną policję? Policja w Ameryce jest bezpartyjna, jak sama nazwa wskazuje. Po prostu spełnia wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości, pilnuje, żeby prokuratorzy wskazywali. Sędziowie skazują, ale żeby prokuratorzy pokazywali dowody rzeczowe, kryminalne i tak dalej. No jest cały system sprawiedliwości, tak? Cały system sprawiedliwości od aresztowania, no od popełnienia przestępstwa do zaaresztowania, do prokuratury, który pokazuje oskarżenie, no i sąd, więzienia i tak dalej, i tak dalej. No to jest normalna sprawa w każdym społeczeństwie. Jak to pokazuje, sprawiedliwość powinna być nie tyle ślepa, niewidoma, tylko powinna mieć zasłonięte oczy, tak? No, każdy zna postać, jak ona się tam nazywa. No w każdym bądź razie wiecie, o co chodzi. Sprawiedliwość powinna być identyczna dla wszystkich. To była podstawa demokracji. No nie może być inny wyrok dla arystokraty, a inny dla chłopa. Nie może być inny wyrok dla samuraja, a inny dla jakiegoś rolnika i tak dalej, i tak dalej. No niestety w jednopartyjnych systemach, no to zawsze jest tak, że komunista jest ponad prawem. Zrobią to samo, a jeden dostaje jeden wyrok, a ten, który jest dziś na dole, dostaje inny wyrok. No i w Ameryce teraz co się stało? No stało się, że bandyta wyszedł z więzienia po 5 latach, 6 lat temu, dał Chińczykowi Hindusowi 20 dolarów. No ogólnie rzecz biorąc bandzior. Bandzior nie dał się zaresztować, wyrywał się z samochodu, no i później policjant go przytrzymał, powiedzmy, troszeczkę mocniej. No i bandzior po amfetaminie po prostu wykitował, nie mógł oddychać, no ale dlatego nie mógł oddychać, no bo amfetamina to robi do człowieka, tak? No i teraz komuniści po tych paru miesiącach zamrożenia społeczeństwa dostali szału, protestują, spalają i tak dalej, i tak dalej. I chcą zreformować policję. Jak ta reforma ma wyglądać? No komuniści chcą przejąć. Komuniści chcą po prostu przejąć. To nie jest teraz ten marsz przez instytucje, przez uczelnie, przez politykę, przez wydawnictwa, przez internet i tak dalej, i tak dalej. Wchodzą po prostu, chcą kierować wymiarem sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości na wyższych poziomach został opanowany. Sędziowie są lewaccy, prokuratorzy są lewaccy, politycy są lewaccy. No ogólnie rzecz biorąc, to jest wszystko idzie w kierunku jednopartyjności. W kierunku jednopartyjności już przestaje być możliwość głosowania demokratycznego. Wszystko jest zarządzane, powiedzmy, rozkazami, przepisami, ustawami i tak dalej, i tak dalej. I człowiek już ma coraz mniej do powiedzenia. To jest orwellowski 1984. To jest makabra. No i policja. Policjanci ogólnie rzecz biorąc, to muszą mieć tylko 12 lat szkoły. 12 lat szkoły, no tutaj to się nazywa high school, czyli wyższa szkoła, no ale to jest podstawowa, średnia i wyższa. No ale to ta wyższa to 12 lat nauczania daje. Więcej nie potrzeba. No i oni idą do tej akademii policyjnej, tam są jakiś czas, no i zostają policjantami. 50% sił policyjnych w Ameryce to ma dwuletnie studia, to jest college, to nie jest uniwersytet, taki community college, no to jest
powiedzmy, jeżeli, jeżeli niektóre przedmioty techniczne, to można, można powiedzieć, że jest coś takiego na poziomie technikum, no bo jeżeli są, nie ma tam przedmiotów inżynieryjnych, powiedzmy, nie ma całej kierużniczek, to są takie wprowadzenia do przedmiotów inżynieryjnych, tak samo jak w innych dziedzinach, no to są to pomocnicy, asystenci i tak dalej. To nie jest ekwiwalent taki do czteroletnich studiów. No i oni te dwa lata, powiedzmy, robią, dostają jakieś certyfikaty. No liczy się to jako, ja nie wiem jak to w Polsce się nazywa, no, ale to nie jest całe czteroletnie studia. No to 50% oficerów, czy tam policjantów to ma. 30% w Ameryce ma co najmniej czteroletnie studia. Także że nie jest tak źle. W Kalifornii to właśnie większość tych community college, czyli tych społecznych, no to się to różni, że te czteroletnie, no to z reguły jadą uczniowie, studenci do tej bursy, płacą tam w niektórych koledżach tych renomowanych, no to wikt i opierunek i nauka, no to jest około 60 tysięcy za rok, czyli powiedzmy ćwierć miliona, a ten community college, no to po prostu dojeżdżają samochodami, mieszkają tam z rodzicami, wynajmują sobie, ale to jest bardziej takie lokalne. Coś takiego jest bardzo popularne w Kanadzie. W Kanadzie dużo właśnie chodzą tak lokalnie, a później dokańczają te dwa lata już na czteroletnie, no bo te kredyty za tą naukę, no to jeżeli tam odpowiednio oni biorą, no to mogą przesunąć, mogą doliczyć, dołożyć i tak dalej. W Kalifornii, no to jest taka bardzo lewacka, socjalistyczna, to tam większość tych strażaków, policjantów, czy tak samo techników medycznych do karetki pogotowia, no to są nauczani w tych dwuletnich koledżach. W administracji sprawiedliwości właśnie skończyło 12 tysięcy, dostało ten stopień, 12 tysięcy w Kalifornii. No i oni są bardzo prężni, żeby to zmieniać. Kalifornia ogólnie rzecz biorąc jest taka dominująca. Kalifornia ma specjalne przepisy nawet na spalanie, także tam zanieczyszczenie samochodów jest podwyższone dużo bardziej niż w innych stanach. No, także fabryki produkują na wszystkie stany na standard kalifornijski. No, ale oni tak lewacko tłumaczą, że trzeba czytać poezję, że taka musi być kulturalnie czuły ten policjant. No zamieniają policjanta, który ma walczyć z bandziorami, na pracownika opieki społecznej. I to jest właśnie to jest dziwna sprawa. Oni chcą zabrać tego pazura policji, która musi walczyć z bandziorami. Oni naprawdę, lewacy, sobie wyobrażają, że społeczeństwo to są tacy flegmatycy jak właśnie oni, jak ci studenci, jak ci profesorowie, jak ci teoretycy w kawiarniach, i oni nie widzą tego bandytyzmu. Cały ten program szkolny, czy tam koleżowy, no to są te wstęp powiedzmy do ewidencji, do tych dowodów rzeczowych, najróżniejsze prowadzenie śledztwa i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo mają rolę policjanta w społeczeństwie. No wszystko jest takie lelum polelum, takie lewackie, lewicowe podejście do zagadnienia bandytyzmu. No wprowadzenie jest, powiedzmy, do systemu więziennictwa, systemu całego poprawczaków dla młodych, dla socjologia, psychologia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się dzieje to, że
No tłumaczą, że stres tych policjantów powoduje to, że oni są nerwowi w wypadku bandziorów. No, w wypadku tego bandziora George'a Floyda, z którego zrobili bohatera, no to jest sprawa bardzo prosta. Facet się nie poddawał, stawiał opór do zaresztowania, był na amfetaminie, no to wykitował. Nie ma takich dużych badań na ten temat, ale badania pokazują, że ci, co skończyli studia, no to są bardziej jacyś zdyscyplinowani i jest mniej przypadków skierowanych przeciwko nim. No oczywiście, jak się tak chciałby ktoś poczytać te badania, no to okazuje się, że ci ludzie siedzą za biurkiem, tak? Oni nie wychodzą, powiedzmy, na ulicę i nie biją, tak? Także te badania wszystkich tych kretynów, no to są dosyć dziwaczne. Kilkanaście lat temu, no niedawno facet policjant opowiadał, że 15-20 lat temu, jak przychodzili studenci czy młodzi ludzie do Akademii Policyjnej i on się pytał, ilu z nich brało udział w takiej bijatyce, w takim mordobiciu, w szkole po prostu bijatyce, podbite oczy i tak dalej. No to właśnie mówił, że tam 30-40 lat temu, no to było normalne, później coraz się zmniejszało. Wszystkie te proszki uspokajające, które w Ameryce dawali chłopakom za nadpobudliwość. No i powiedział, że mniej więcej 15-20 lat temu, no to już nie było nawet jednego policjanta, który brał udział w bijatyce z innymi. Tak, także powiedzmy, ta agresywność została wyeliminowana, no i ci ludzie później muszą brać udział w aresztowaniu czy w ściganiu prawdziwych bandziorów. W Nowej Karolinie też dużo dodają pieniędzy na to, żeby trenować i prowadzić te różne kursy w ich własnych community college, w ich dwuletnich koledżach. Także jest 58 koledży, 43 tysiące w innych dziedzinach, a 2,5 tysiąca właśnie w tych dziedzinach policyjnych, czyli na każdy taki college, no to jest około 1000 osób rocznie, no to, czyli to pokazuje, że to jest dosyć małe. No pilnują, czego mają tam nauczać, ale wszystko to właśnie idzie w kierunku tej sprawiedliwości społecznej. To wszystko idzie usuwanie tej fizycznej aresztowania, bardziej sobie odpuszczanie. No może to się skończyć tak jak w Anglii, po prostu będą chodzili tylko tam z pałkami albo bez pałek. W Ameryce już teraz się zastanawiają nad zaprzestaniem używania gazu łzawiącego do rozpraszania bandziorów czy tych kradnących. Jakiś czas temu zabronili kul gumowych. Kule gumowe zastąpiły kule metalowe. To kule gumowe zostały wyeliminowane. Zabronili używania takich, strzelali różnymi jakimiś takimi skarpetkami z groszkiem czy czymś. Też tego zabronili. Zabronili używania koni, także, że jeżeli są jakieś tam zamieszki, protesty, no to konie też nie wchodzą. Także nie wiadomo, co, z czym to się skończy. Policjanci masowo rezygnują. Oczywiście na każde miejsce policjanta, który zrezygnował, który nie widzi po prostu sensu w tym w systemie policyjnym, kiedy obcina się, urywa się jaja,
jaja, powiedzmy, policjantom, no wszyscy wiedzą, że złych bandziorów wśród policjantów trzeba eliminować. No ale jednak charakter, temperament policjanta, no to musi być troszeczkę inny niż nauczyciela czy pracownika społecznego. No i jeżeli zacznie się wypełniać szranki, czy tam będzie się wsadzało w mundury policyjne takich ludzi, którzy nie mają przekonania czy temperamentu, żeby być policjantem, no to będzie dużo, to będzie tragedia. Nastąpi ta wymiana tych policjantów silnych, mocnych, z przekonaniem po prostu o słuszności, sprawiedliwości i chęci do zaaresztowania, to oni zostaną wymienieni takimi flegmatykami, mamelukami, no i to się wszystko źle zakończy. Bandytyzm na pewno wzrośnie dużo więcej niż powinien, no ale teoria, oświecenie wprowadziło to, że każdy może mieć ideę czy filozofię, no i później dużo kretynów się podpisuje pod tymi różnymi utopijnymi teoriami, no i te teorie niszczą społeczeństwa. Komunizm no nieustannie idzie w kierunku usprawniania. Tyle tylko, że te wszystkie usprawniania, normalni ludzie widzą, że to nie ma rąk i nóg. Komuniści wprost przeciwnie, wprowadzają to na siłę, no i mają poparcie w dużej ilości społeczeństwa, no i w tym wypadku te całe przeszachowanie sił policyjnych, całego tego systemu sprawiedliwości jest zaczyna być w rękach maniaków. I trudno powiedzieć, jak to się skończy, tak? No, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie i głosujesz, no to nie głosuj na socjalistów. Nie głosuj na socjalistów, nie po to przyjechałeś do Ameryki, żeby głosować na lewaków, na socjalistów. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.